Witam, dzień dobry, program Brodacz Pyta, kolejny z cyklu wywiadów wyborczych, a dziś moim gościem jest pan Adrian Klawikowski, kandydat do Rady Powiatu Kartuskiego. Witam, panie Adrianie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie Adrianie, młodość to jest słowo, które pojawia się na pana plakacie wyborczym. Dlaczego młodość? Dlaczego warto na tym się skupić, jeżeli chodzi o nadchodzące wybory samorządowe? Młodość, mój wiek to 44, jak mawiał Mickiewicz, ale na plakacie mam młodzież. Młodzież to jest niesamowity potencjał i ta młodość, o której pan mówi, w moim przypadku oznacza się tym, że może potrzebne jest w powiecie świeże spojrzenie, świeży powiew takiego oddolnego głosu, oddolnych potrzeb, słuchania ludzi młodych, mojego pokolenia, ludzi, których się gdzieś tam przewinęli się gdzieś przez moją zawodową, nauczycielską pracę, karierę, wsłuchania się w głos w tych ludzi i ich potrzeby, bo one faktycznie są i ta młodość gdzieś tutaj powinna moim zdaniem w Radzie Powiatu również się pojawić. Ja oczywiście mam ogromny szacunek do doświadczenia wszystkich tych, którzy w Radzie Powiatu, czy w Radach Gmin, czy jako wójtowie spędzili długie lata, bo tego doświadczenia, które oni mają, które wypracowali przez lata tej pracy, no nie zastąpi nic, to jest jasne. Natomiast potrzebny jest, myślę sobie, właśnie taki świeży powiew i świeże spojrzenie na te sprawy, które faktycznie całą naszą społeczność powiatu dotykają i są po prostu potrzebne. Pan publikuje w internecie, na naszym portalu zresztą też, takie materiały filmowe dotyczące spraw, którymi należałoby się zająć, na przykład z prawa kolei. Ten materiał jakby budzi duże zainteresowanie. Skąd pomysł na taką formę promocji, która, ośmielę się ocenić, jest bardzo konkretna i myślę, że bardzo trafia do właśnie też młodego odbiorcy? Jeśli mam być szczery z panem, to uważam, że ludzie zasługują i potrzebują konkretów. No, powiedzenie jakichś haseł, czy rzucanie jakichś obietnic, to chyba niespecjalnie działa, bynajmniej nie na poziomie samorządowym. To jest może dobre na wybory ogólnokrajowe, czy gdzieś, gdzie walczą jakieś ideologie ze sobą zupełnie też chyba niepotrzebnie. Tutaj są konkrety. Moje filmiki, czy mój sposób prezentacji mojej kandydatury do Rady Powiatu bierze się z tego, że uważam, że trzeba mówić, ja bynajmniej mówię o tym, czego sam doświadczam, bo jestem mieszkańcem powiatu, widzę pewnego rodzaju rzeczy, które zmiany na lepsze potrzebują, rozmawiam z ludźmi, słyszę, co mówią i uważam, że to jest jedyna słuszna metoda, bo nie sztuka wydrukować 1500 ulotek z pięknymi hasłami czy banerów i na tym skończyć swoją kampanię. Moich filmików jest 5 albo 6. Każdy mówi o konkretnej rzeczy, którą sam na sobie doświadczyłem, o której wiem i o której jestem. W żadnym z tych materiałów nie pada żadna obietnica, bo to nie o to chodzi. Nie w tym kontekście, nie w tym kierunku powinny być wybory samorządowe. To powinno być mówienie o sprawach, które ludzi dotyczą, o których ludzie sami mówią. Szczerze, to żaden z tych filmików właściwie nie mówi o czymś, o czym ludzie by nie wiedzieli. Sęk w tym, że trzeba to po prostu zebrać, trzeba to ubrać w konkret i skupić wokół tego samorządy gminne i samorząd powiatowy i po prostu iść z tym do działania. To nie ma sensu obiecywać nie wiadomo czego, tylko po prostu usiąść nad problemem, zobaczyć, co jest do zrobienia i spróbować to po prostu zrobić. Pan, tak jak już powiedziałem przed nagraniem, sprawia takie wrażenie i myślę, że jest taką osobą, która zna się na tych tematach, które są istotne dla mieszkańców powiatu. Natomiast w tej chwili mamy takie wybory, gdzie tych kandydatów jest masa i do gmin, i do powiatu. Patrząc na niektórych kandydatów, ja mam takie wrażenie, że oni nie sprawdzą się jako radni. A jak pan myśli? To jest ogromna wartość dodana tak naprawdę w ogóle tych wyborów. To, że tylu tych kandydatów się tak naprawdę pojawiło. Ja czytałem różne opinie i też rozmawiam z ludźmi. Czytałem różne opinie, że tak naprawdę nawet memy już powstały przecież z tego powodu, że o, czy twój znajomy, czy twój sąsiad też kandyduje. Ale proszę zobaczyć jedną rzecz. Ile fantastycznych ludzi nagle się gdzieś pojawiło, o których istnieniu nie wiedzieliśmy, a są to ludzie, którzy w tych lokalnych społecznościach, mówię na przykład na poziomach jakichś kół gospodyń wiejskich, na poziomach sołectw, na poziomach jakichś grup nieformalnych, robią fantastyczną, mrówczą robotę. To są fantastyczni ludzie, którzy mają ogromny potencjał i doświadczenie oddolnego działania. I to jest ogromna wartość dodana, to, że tyle tych kandydatów mamy. Oczywiście, z tego też wynikają pewnego rodzaju problemy. Moja mama ma ponad 80 lat, jest seniorką i wiem, że będzie miała problem z ogromną kartą wyborczą i tą dużą ilością nazwisk. Ale ja jestem ostatnią osobą, która będzie
publicznie twierdziła, czy ktoś się nadaje na radnego, czy się nie nadaje, bo prawda jest taka, że człowieka się sprawdza w działaniu. Ja mam ten atut, tak o sobie bynajmniej myślę i myślę, że ci, którzy mnie znają, to potwierdzą, że mniej mówić, a więcej robić. Kiedyś kręciłem z młodzieżą taki materiał na konkurs historyczny w sprawie założenia Solidarności w latach 80. w Sierakowicach, Solidarności Rolników Indywidualnych. Zakładał to wtedy nieżyjący, już obecnie wybitny zresztą człowiek z Sierakowic, Jan Gosz. Zakładał to z takim panem ksiądzem Tadeusz Majkowski i właśnie z nim kręciliśmy wywiad. I on kiedyś powiedział, że od stania założonymi rękoma to się jeszcze nic nie zmieniło. A my mamy teraz takie czasy, taką mentalność, ja widzę to po młodym pokoleniu niestety też, ale młode pokolenie tego nie bierze znikąd, oni dobierą od nas, dorosłych. Mamy taką dosyć popularną mentalność, powinno być, musi być zrobione, to już dawno powinno było być zrobione i tak dalej i koniec. I na tym narzekaniu się kończy. Ja jestem ostatnią osobą, która taki sposób myślenia prezentuje. To, co robię w swojej lokalnej społeczności, te działania, które robimy na rzecz naszej lokalnej społeczności, na rzeczy charytatywne, z młodzieżą i tak dalej, to są po prostu działania. Widzę obszar, w którym jest potrzebna jakaś zmiana, wpadam na pomysł, staram się skupić wokół tego pomysłu innych ludzi i razem realizujemy ten cel. Nawet jeżeli on jest mały, to jest pierwszy krok. Od małych celów robi się coraz większe. I to jest moim zdaniem materializacja tego hasła, że od stania założonymi rękoma się jeszcze nic nie zmieniło. I po tym poznamy kandydatów, czy byli dobrzy, czy nie. A ludzie mają swój rozum, ludzie potrafią czytać, ludzie potrafią oceniać czyjąś pracę, czyjąś postawę i wybiorą słusznie. Ja o tym jestem przekonany. Pan, jak pan wspomniał, pracuje z młodzieżą w edukacji. Pytanie, jak pana doświadczenie zawodowe, myślę, że to jest istotne, może wpłynąć na pracę pana jako rajcy? Młodzież to jest generator energii tak naprawdę, ja to w ten sposób postrzegam. To, że pracuję z młodzieżą zawodowo, czyli jako nauczyciel, obecnie wicedyrektor szkoły, to jest jak gdyby jedna sprawa, prawie 20 lat, ale staram się też być z młodzieżą. To jest kolosalna zmiana, to jest zupełnie inne spojrzenie. Być z młodzieżą, a pracować z młodzieżą. Bo prawda jest taka, że młodzież często postrzega nas dorosłych jako osoby, które im coś narzucają. Osoby, które dorosłe, które wpadają na fantastyczne pomysły i tymi fantastycznymi pomysłami na siłę uszczęśliwiają młodzież. Nikt tej młodzieży przesadzam, ale mało kto tej młodzieży pyta tak naprawdę, czego oczekujecie, czego potrzebujecie, co możemy jako dorośli dla was zrobić. I patrzę sobie na przykład na samorządy, patrzę także na powiat i uważam, że tego jest zdecydowanie za mało. Ja pracowałem z młodzieżą jako instruktor lotnictwa, jako instruktor gitary pracuję nadal, prowadzę studio nagraniowe młodzieżowe. No, to są jak gdyby te wszystkie działania były odpowiedzią na jakieś potrzeby młodzieży. Z tego się urodziły naprawdę fantastyczne rzeczy. Mamy pilotów z Sierakowic, pilotki, mamy ludzi, którzy nagrali swoje utwory, których puszczano w radio. No, to się sprawdza, o ile tej młodzieży się tak naprawdę słucha. Powiat na przykład. Zauważam taką rzecz. Promujemy i samorządy gminy też to robią i bardzo dobrze, że to robią. Promujemy młodych, bardzo zdolnych uczniów, bo wysoka średnia, bo laureat konkursu kuratoryjnego, bo świadectwo z paskiem i tak dalej. Super, świetnie, tych ludzi to jest przyszłość edukacji, przyszłość dobrej ścieżki zawodowej i tak dalej. Super, wspieramy. Ale pytam się, gdzie jest miejsce dla młodzieży, która może nie uzyskuje fantastycznych ocen, nie jest tak zwana paskowa i tak dalej, ale jest mega aktywna, ma niesamowite kreatywne pomysły. Gdzie jest stypendium dla młodych, aktywnych mieszkańców naszego powiatu? Przecież za 10-15 lat to oni będą tutaj siedzieć, to oni będą w Radzie Powiatu czy w Radach Gmin. Jeżeli my im teraz nie powiemy, słuchajcie, zauważamy was, widzimy wasze działanie, chcemy was wesprzeć, czy waszą grupę nieformalną. Otrzymujecie nagrodę raz na przykład w roku Rady Powiatu za aktywność na rzecz dobra wspólnego i tak dalej. Czemu tego nie zrobić? Kolejna sprawa. Że tak wejdę w słowo, o tyle jest to istotne, co pan mówi, że bardzo często życie pokazuje, że nie osoby, które najlepiej się uczyły w szkole, radzą sobie dobrze w życiu, ale właśnie te, które potrafiły być aktywne, potrafiły szukać rozwiązań, bo to jest chyba taka umiejętność, której się nie docenia. Oczywiście, że tak. To jest tak gdyby jedno spojrzenie, ale jest też drugie, no, z mojego pedagogicznego doświadczenia wynika, że no po prostu mamy uczniów, czy dzieci, czy młodzież już w szkołach ponadpodstawowych, którym po prostu no, nauka no, zwyczajnie w świecie mówiąc no, nie idzie, no, nie mają takiej lotności, no po prostu z swojego bagażu genetycznego. Dlaczego nie dać im możliwości wypłynięcia na szerszą skalę, na szerszą wodę? To dotyczy także organizacji pozarządowych, bo boję się po prostu jednej rzeczy, patrząc na, jako prezes Stowarzyszenia Sierakowicka Jedynka akurat u nas w Sierakowicach.
takiego stowarzyszenia, to boję się jednej rzeczy, że za jakiś czas zostaniemy tam sami, jako osoby starsze, które gdzieś coś próbują zrobić, a to młodzież gdzieś odpłynie w tę sferę. Naprawdę młodzież żyje obecnie w dosyć trudnych czasach. No, łatwo im odpływać po prostu w różnego typu mniej lub bardziej realne światy, albo mniej lub bardziej realne imaginacje dotyczących dużych miast. I oni nam wypłyną do Trójmiasta, do aglomeracji Trójmiasta, Warszawy, Wrocławia, Krakowa i tak dalej. I my tu zostaniemy troszeczkę sami. Jeżeli my teraz nie zrobimy miejsca w tych organizacjach pozarządowych, w tym działaniu, czy jakiejś Młodzieżowej Rady Gminy, czy Młodzieżowej Rady Powiatu, przecież od 2021 roku istnieje ustawa, która umożliwia tworzenie takich ciał. To jeżeli my z tą młodzieżą nie usiądziemy do wspólnego stołu, nie zaczniemy rozmawiać trochę jak partner z partnerem, to my tą po prostu młodzież stracimy. I tego się po prostu boję. I stąd moje wszystkie działania, które zmierzam do tego, żeby tą młodzież po pierwsze zatrzymać, a po drugie sprawić, żeby uwierzyła w siebie. Przykład ostatni, jako ambasador, jestem ambasadorem takiego ogólnopolskiego programu Równać Szanse. To temat na osobny wywiad, w ogóle fantastyczna sprawa, ale krótko mówiąc, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, biblioteki mogły pozyskać grant w wysokości 12 tysięcy na działania z młodzieżą. Jedyna trudność w całej historii jest taka, że pomysł miał pochodzić od młodzieży i młodzież miała go realizować. Jako ambasador staram się zachęcić na terenie powiatu, dziękuję zresztą, bo otrzymałem tu od powiatu trochę wsparcia w tym zakresie. Próbowałem zachęcić wszystkie organizacje pozarządowe z terenu naszego powiatu, czy biblioteki, czy domy kultury, czy cokolwiek, żeby wzięły w tym udział. Proszę mi wierzyć, ani jednego wniosku, gdzie właściwie pieniądze leżą na stole. I potem my mówimy, że młodzież, bo to mówi sama młodzież, nie ma co robić, nie ma gdzie działać, no jest... Nie ma miejsca, gdzie można by spędzić czas i tak dalej. Młodzież nam się spotyka pod Żabką. I to jest jej jedyna aktywność tak naprawdę społeczna. A młodzież ma naprawdę fantastyczne pomysły. One może nie są w naszym poglądzie osób dorosłych jakieś spektakularne, super wartościowe, powiedzmy sobie edukacyjnie czy cokolwiek, ale na miłość boską nie muszą być. Nie są już teraz takie czasy, że młodzież będzie siedziała 8 godzin w bibliotece nad książką. Młodzież ma zupełnie teraz inne sposoby wyrażania tak naprawdę siebie. I to, co mnie zaskoczyło, że w tym konkursie żadna tak naprawdę z organizacji z terenu powiatu krakowskiego nawet nie wystartowała. W poprzednim konkursie było, na jesieni było inaczej. Zresztą stowarzyszenie z Kartus takie środki pozyskało. Gmina Ośrodek Kultury Sierakowic, koło gospodyń wiejskich Stuchlina. Czyli jest potencjał, jest gdzieś chęć. Trudno do tych organizacji dotrzeć. Trudno się z nimi tak naprawdę porozumieć i spotkać. Trudno może je przeszkolić. Miałem telefony, proszę mi wierzyć, z Wielkopolski do mnie dzwonili, z Mazowsza. No tak, ale my jesteśmy takim młodym stowarzyszeniem, myśmy jeszcze nigdy nic nie robili, my się trochę boimy, a to można, czy nie można. Tu trzeba pomóc. To osoby doświadczone, które potrafią działać i coś już w takim obszarze robiły, musiałyby mieć możliwość dotarcia do tych organizacji, zbudować taką odwagę społeczną, dania tego głosu młodzieży, wejścia do tych organizacji. To jest naprawdę długi temat, mógłbym długo mówić o tym. Panu jakby temat młodzieży nie jest obcy, wnioskując jakby po tej wypowiedzi, natomiast czy ma pan takie wrażenie, że samorządowcy, może niektórzy, trochę za mało uwagi młodzieży poświęcają, bo często my rozmawiając z samorządowcami mamy takie wrażenie, że mówi się o pewnych planach, mówi się o inwestycjach, o drogach, chodnikach, ścieżkach i tak dalej, to wszystko jest istotne, ale rzadko kiedy pada słowo młodzież. W przeciwieństwie do tego, co mówi dzisiaj pan. Jak pan? Myślę, że to nie jest w przeciwieństwie do tego, co mówię ja i nie jest do końca tak, że samorządowcy o tej młodzieży zapominają. Proszę zobaczyć na szkoły, na budynki, na remonty w tych budynkach, na nowe sale gimnastyczne, na boiska, które już powstały, ale trzeba mówić i cały czas podkreślać, że to nie koniec tych inwestycji. Te inwestycje są potrzebne. Tych szkół, oprócz sierakowickiej szkoły, o której kręciłem materiał, że jest potrzebne boisko, to jest jedna sprawa, ogólniak, kartowski zespół szkół technicznych i tak dalej. Tych szkół jest więcej. I to nie jest tak, że samorząd tej młodzieży tej uwagi nie pokazuje w ten sposób. Mówi pan o drodze, czy droga, czy transport, że tylko budujemy chodniki i tak dalej. No młodzież też musi po czymś chodzić. Paradoksalnie jest istotny związek pomiędzy dostępnością komunikacyjną, a wyborem ścieżki zawodowej czy edukacyjnej. No, jeżeli jedynym argumentem dla młodej osoby, absolwenta powiedzmy sobie podstawówki w Sierakowicach, czy jakiejkolwiek innej, czy na przykład młodego człowieka z Kartus, jest to, że on nie ma jak dojechać do szkoły, bo on nie ma tam transportu albo mu nie pasuje, to my w tym momencie mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym. To nie jest wina dzieciaka, że on się urodził na
w miejscowości małej, skąd ostatni autobus odchodzi o 17.16 i on nie weźmie udziału w zajęciach dodatkowych, które ma za darmo, mógłby mieć za darmo, mógłby się rozwijać muzycznie. To jest przykład z zeszłego tygodnia ode mnie. No strasznie mnie to uderzyło. Mam gitarzystkę, dziewczynę w takim zespole, który staram się tam zbudować w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach. Na 16.30 zajęcie, a on mówi, proszę pana, czy my możemy skończyć za pół godziny? Ja mówię, za pół godziny? Przecież ty dopiero przyszłaś. Ja mówię, czemu? Nie pasuje ci? Mogłaś napisać na fejsie. Nie, proszę pana, tylko ja nie mam dojazdu, ja bym musiała dzwonić do mamy, a mama ma radę pedagogiczną, jest do wieczora. I wtedy do mnie dotarło, mówię, panie Krawikowski, no tu jest problem. Ta młoda osoba, która ma ochotę się rozwijać, ma ochotę coś ciekawego w życiu zrobić, ona nie może, bo o 17.16 odchodzi ostatni autobus. Czyli krótko mówiąc, jest związek pomiędzy dostępnością komunikacyjną a możliwościami edukacyjnymi nowoczesnymi dla młodzieży. Przez wiele lat, kiedy prowadziłem zajęcia lotnicze, to starałem się zbudować takie, i zresztą to było hasło kilku moich projektów, które realizowałem z Europejskiego Funduszu Społecznego. One wszystkie nosiły wspólny tytuł Śladami Dedala. I w tych projektach hasłem było, to nie jest wyrok, że jesteś z małej wioski. I zbudowanie po pierwsze w młodym człowieku wiary w to, że on może, pomimo tego, że on jest, ja wiem, z Miechucina, że on jest z Zawór, że on jest Chmielna, z Paczewa, z Sulęczyna czy z Amalki, to absolutnie nie przekreśla jego planów zawodowych, bo on chciałby sobie wybrać szkołę w Wejherowie, w Gdańsku, a może w Warszawie. Druga sprawa, trzeba zbudować w rodzicach pewnego rodzaju też odpowiedzialność, czy zaufanie, to jest może lepsze słowo, zaufanie, że zaufać młodemu człowiekowi jego pasją i pewnym wizjom na przyszłość na tyle, i szkole, czy osobie, która tę grupę prowadzi, zbudować tyle zaufania, że słuchaj, warto dać szansę temu dziecku. Przykład, przyszli do mnie rodzice kilkanaście lat temu, chłopaka, który mówi, ty, bo byliśmy znajomymi, mówią, Adrian, wiesz co, on się tym lotnictwem naprawdę interesuje, wiesz, on siedzi przy tym, zresztą ja to widziałem, on przychodził na te zajęcia przygotowany o trzy kroki do przodu, ja niczego nie zadawałem, a on już to wiedział, no mega sprawa. I on mówi, wiesz co, tylko on teraz mi mówi, że jest jakaś szkoła, że ty mówiłeś, że jest jakaś szkoła w Warszawie. No gdzie my chłopaka, słuchaj, bo to była gimbaza, jeszcze gimnazjum, gdzie my chłopaka tam 14-15-letniego wyślemy do Warszawy? Przecież on tam zginie. Ja mówię, słuchaj, przecież tam jest internat, tam jest całodobowa opieka, tam jest cały, to jest cały system, to jest zbudowane. Mówię, a to jest jedyna szkoła w Polsce, w tamtym czasie tak było, jedyna szkoła w Polsce, która daje mu kwity, które są ważne na całym świecie. Ten człowiek jest dzisiaj pilotem Wizera. Jak Boga kocham. To jest jak gdyby... Rodzice się przekonali. Tak. I to jest ten mechanizm wspierania rodziców, którzy często mają pewnego rodzaju lęki i obawy. I ja to rozumiem. Ja też jestem ojcem licealistki z Kartuz. Ja też mam pewnego rodzaju lęki i obawy. To jest wina pewnej mentalności? Jak pan myśli? Bo to jest taki przykład chyba dobry, też pokazujący, że w różnym świecie żyjemy, z różnymi ludźmi mamy do czynienia. Tak, tu na pewno wchodzi w grę pewnego rodzaju mentalność, ale też moim zdaniem zadanie dla władz samorządowych. Skoro gminy prowadzą szkoły niższego szczebla, żłobki, wiadomo, szkoły podstawowe i tak dalej, gdzie już te dzieci na końcu szkoły podstawowej dokonują pewnych wyborów przecież w tym wieku, tak? Dokonują pewnych wyborów swojej przyszłości. Ja dokonując wyboru, kończąc podstawówkę, dokonałem wyboru wiedząc, że mam bardzo słabe połączenie pomiędzy Sierakowicami a Samoninem. Jeszcze dojeżdżałem koleją, czasami autobusem, czasami koleją, ale tą jeszcze starą koleją i owszem, to były 4 godziny dziennie poświęcone na transport. Ale pomimo to uważałem, że szkoła Technikum Obsługi Ruchu Turystycznego wtedy jest tego warta i to był strzał w dziesiątkę. Szkoła, która mnie mega rozwinęła, tak? Ale mam też świadomość, że jest sporo takich rodziców, którzy pytają, gdzie ty będziesz dojeżdżać teraz tym autobusem, a rano na przystanek, a potem ty się musisz jeszcze przesiąść, a potem to i tak dalej. No wyobraźmy sobie sytuację, że młodzież ma jeden bilet, na przykład młodzież z Chmielna ma jeden bilet, na tym bilecie busem do Garcza, w Garczu wsiada w pociąg, wysiada w szkole w Żukowie za 40 minut. Osoba pracująca dokładnie to samo i wysiada na lotnisku, czy turysta, czy ktokolwiek inny, czy osoba wyjeżdżająca. To jest miejsce na działania powiatu, jak gdyby w tej sferze, nazwijmy to, infrastrukturalnej, inwestycyjnej, tak? Młodzież to jest najważniejsza inwestycja powiatu, to jest moje hasło i ono nie jest z palca wyssane. To jest jeden jego obraz. Drugi obraz to jest to, co powiedziałem o promocji tej młodzieży, o stworzeniu tej młodzieży miejsca w naszym, nazwijmy to, umownie dorosłym świecie. My ich w ten sposób w jakiś
sposób do tego w tym świecie zatrzymamy i z tym światem oswoimy. Oni patrzą naprawdę na dorosłych bardzo często tak. Tylko przez fakt tego, że ty masz tyle lat, a ja mam tyle, to jest pomiędzy nami ta magiczna granica, ten tak zwany odwieczny konflikt pokoleń. I tego nie zmienimy. Ale możemy spróbować zmienić ich postrzeganie samych siebie w tym świecie. Stąd inny pomysł na przykład na stworzenie stypendium kulturalnego. Przecież mamy... I to nie tylko takich osób, których też mamy jakby swoich byłych uczniów, którzy naprawdę mają ogromne osiągnięcia muzyczne już nawet na skalę krajową albo nawet międzynarodową. Sierakowicz, akordonista, czy Eryk, czy no, Albert, przepraszam, czy ktokolwiek inny. Ale tak powiatowa scena młodych. No wydawałoby się rzecz prosta. Przecież jest tyle sztandarowych imprez, które organizuje powiat czy samorządy gminne. Stworzyć przed jedną czy drugą gwiazdą 15 minut, blok, pół godziny dla dwóch osób, które w jakimś powiatowym konkursie na przykład zajęłyby jakieś tam miejsce w konkursie wokalnym. Możesz zaprezentować się na dużej scenie, na dużym nagłośnieniu, z fajnymi światłami i tak dalej. Mówię to jako osoba, która sama występuje na scenach czy gmin, czy powiatów, bo też moja pasja muzyczna dała mi też zupełnie inny pogląd na to. Stąd na przykład pracuję z młodzieżą. Tworzę teraz na przykład taki młodzież mnie poprosiła do tego. Jest taka grupa w Sierakowicach, która się właśnie w ramach programu Równe Szanse utworzyła, Młodzi Zdolni Kreatywni. Oni sobie wymyślili, że oni skoro grają i śpiewają, chcą zrobić jakiś pseudozespół i chcą na terenie powiatu kartuskiego, czy może szerzej, jak się uda, zagrać 10 koncertów do końca czerwca. Sami wybrali sobie repertuar, mnie jako muzyka poprosili o to, żebym coś im tam pomógł, podegrał i tak dalej, więc z nimi pracuję praktycznie dzień w dzień, każdy weekend. I teraz stworzyć dla takich grup, dla takich inicjatyw, w których jestem przekonany jest więcej, po prostu miejsce, to jest nasze zadanie. To nie wymaga milionów złotych, to nie wymaga budowania nowych hal widowiskowych, to wymaga pomyślenia i pogadania pomiędzy na przykład powiatową jednostką odnośnie kultury, Centrum Kultury w Kartuzach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sierakowicach, w Sulęczynie, w Chmielnie czy cokolwiek. Słuchajcie, zróbmy plan imprez i wy wpleciecie na przykład gdzieś coś tu wpleciemy młodych, tu zrobimy na przykład ten konkurs i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest kwestia tylko dobrej woli dorosłych. Nie wierzę, a mam doświadczenia, że lokalny biznes, jeżeli to jest faktycznie młodzieżowa inicjatywa i ona ma ręce i nogi, no to też trzeba uczulać, że do tego biznesu czy do świata dorosłych trzeba się umieć odpowiednio zwrócić. I to nie chodzi o to, że ktoś mówi ładnie dzień dobry. Ten pomysł trzeba ładnie przedstawić, ten pomysł trzeba przedstawić w nowoczesny sposób. Profesjonalizujmy się w działaniach. Się, czyli młodzież też. I to działa. Nie wierzę, że nie zdobylibyśmy środków na zrobienie takich inicjatyw. To jest jeden z wielu takich pomysłów. Panie Jevgeni, moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, bo przyznam, że rzadko kiedy rozmowa z gościem wciąga aż tak bardzo. Natomiast myślę, że to nie jest ostatni raz. Natomiast ja bym chciał pana na koniec prosić, gdyby miał pan przekonać swoich wyborców przyszłych, dlaczego właśnie na pana mają zwrócić uwagę w dwóch zdaniach, to co by pan powiedział, zwracając się do tej kamery? W dwóch zdaniach? Myślę, albo trzech. To jest problem u osoby, która pracuje, że to powiem, głosem, aparatem. Myślę, że dobry radny to jest, czy gminny, czy powiatowy, czy wójt, wszystko jedno. Dobry samorządowiec to jest osoba, która lubi działać, która potrafi działać i która chce działać. I ja o sobie myślę w ten sposób, że lubię działać, robię to od lat, potrafię działać, mam na to twarde dowody, chcę działać, stąd moja wizyta dzisiaj tutaj i moje filmiki. Panie Jevgeni, ja trzymam oczywiście bardzo kciuki za pana. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dziękuję. Za ciekawą, myślę, rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia państwu.